Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Moje serce się raduje, cieszę się, kiedy słyszę o różnego rodzaju zaangażowaniu, działaniu, służeniu sobie nawzajem, służeniu Panu. Modlimy się, żeby ten entuzjazm, ten Boży ogień mógł być i wzrastać i rosnąć coraz bardziej. Chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na fragment Bożego Słowa, który zapisany jest w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale. I będę czytał od 9 do 11 wiersza, 3 wiersze listu do Hebrajczyków. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. W czwartek tutaj Tymoteusz mówił na temat ukojenia, które daje przyjście do Jezusa, które daje to, że jesteśmy w jarzmie razem z Jezusem i składamy na Niego nasze brzemiona i nasze ciężary. Ale kiedy czytamy ten fragment z listu do Hebrajczyków, chociaż podobny jest wydźwięk i mowa jest o pewnym odpocznieniu, to tutaj chodzi o autorowi w liście do Hebrajczyków chodzi o coś dużo głębszego. Tam w Ewangelii Mateusza Pan obiecuje dawać takie orzeźwienie, pokrzepienie, ochłodę każdemu, który idzie w jarzmie z Jezusem. A tutaj jest mowa o czymś tak zasadniczym, że od tego zależy, czy będę zbawiony, czy nie będę zbawiony. Śpiewaliśmy, wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Wszyscy mamy tą świadomość, że ten dzień, ta chwila nadchodzi. I dobrze jest zadać sobie pytanie, czy jestem przygotowany na spotkanie z Jezusem? Czy jestem przygotowany na ten moment, kiedy stanę przed Nim? Oto, kiedy czytamy o tym odpocznieniu i w 3 i 4 rozdziale listu do Hebrajczyków, drodzy, to możemy zauważyć, że mowa tu jest o Bożym odpocznieniu, nie jakimś tam, ale jest mowa o Bożym odpocznieniu. Autor tego listu wyraźnie mówi, że to jest Jego odpocznienie, odpocznienie Pana. I mówi tutaj, starajmy się usilnie, aby znaleźć się w tym odpocznieniu, aby się nie okazało, że jesteśmy poza tym odpocznieniem, które darowane jest nam od Boga. Autor listu do Hebrajczyków, do Żydów, pisze ten list w takiej świadomości, że odbiorcy tego listu, adresaci tego listu stoją przed ogromnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o swoją wiarę w Boga, o swoje oddanie Bogu, o swoje poświęcenie Bogu. Tutaj modlimy się na każdym nabożeństwie o chrześcijan prześladowanych, drodzy. Nie doszliśmy jeszcze do tego momentu, że może ktoś zapuka kiedyś do twoich i moich drzwi i pod groźbą śmierci, pod groźbą utraty mienia, będziesz musiał się opowiedzieć za lub przeciw. Ale właśnie w takim miejscu znaleźli się autorzy tego listu. Oni znaleźli się w momencie, kiedy prześladowanie, nacisk był coraz większy i oni już wcześniej doświadczali tego, już wcześniej niektórzy stracili mienie dla wiary w Jezusa Chrystusa. Ale teraz to prześladowanie było jeszcze mocniejsze, jeszcze ucisk był mocniejszy. A Bóg, autor tego listu mówi, chcę, żebyście znaleźli się w Bożym odpocznieniu, abyście w tym odpocznieniu pozostawali. Grozi im z jednej strony wycofanie się, tak jak każdemu z nas, gdzie w pewnym momencie musimy się opowiedzieć, czy chcemy kontynuować i kontynuujemy nasze pójście za Chrystusem lub nie. W 10 rozdziale jest napisane, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.
Z drugiej strony, a więc z jednej strony jest ogromna przestroga. Autor tego listu przestrzega, uważajcie, abyście nie utracili tego odpocznienia, w którym jesteście w Chrystusie. A z drugiej strony autor ich zachęca, aby trwali w wierze, trwali w Bożym odpocznieniu i że powinni zwracać uwagę na to, co słyszą. Co słyszą z Bożego Słowa, na głoszoną im Ewangelię Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, autor im mówi, słuchajcie, Bóg jest z wami. Bóg was nie zostawi. On nieustannie udzielać będzie i udziela wam swojej mocy. Dlatego też mówi, musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co usłyszeliśmy, abyśmy nie zboczyli z drogi. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? A więc mają baczyć na Jezusa, posłańca, arcykapłana naszego wyznania. Nie powinni doprowadzić do stanu, kiedy ich serce zamknie się, zatwardzi się na osobę Jezusa Chrystusa i na poselstwo, na głos, na Słowo Boże, na Ewangelię Jezusa Chrystusa. Celem Boga dla Bożego ludu, dla ciebie i dla mnie jest wprowadzić nas do tego Bożego odpocznienia. Bóg chce, abyśmy znaleźli się w Bożym odpocznieniu. To jest z jednej strony cel Boga dla nas, pragnienie Boga dla nas, a z drugiej strony musimy zauważyć, że ty i ja musimy z tym Bożym pragnieniem, z tym Bożym celem współpracować, uchwycić go i podążać. Dlatego autor mówi tutaj, starajmy się usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Kiedy czytam o tym Bożym odpocznieniu i tak się zastanawiam, czym to Boże odpocznienie tak faktycznie jest. O co Bogu chodzi w tym odpocznieniu? Autor tego fragmentu listu do Hebrajczyków mówi i maluje takie obrazy Bożego odpocznienia. Mówi i wspomina tutaj, że tym jednym z obrazów jest ten najwcześniejszy dany od Boga ludziom, to jest sabat. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. 4:4. Sabat był takim wzorem, obrazem tego, w czym miał się znaleźć człowiek Boży, człowiek wierzący. Sabat był czasem odpoczynku na bliską społeczność ze swoim Stwórcą. Z jednej strony Bóg, kiedy stworzył już absolutnie wszystko, dokonał wszystko, postanowił odpocząć. Ale także dał człowiekowi, później pod zakonem, dał człowiekowi sabat jako znak przymierza między sobą a Izraelem. Był to czas, w którym człowiek po prostu miał odpoczywać i fizycznie, i psychicznie, ale też miał odpoczywać duchowo, miał zatroszczyć się, dbać o szczególną więź ze swoim Stwórcą, ze swoim Bogiem. Sabat nazwany jest dniem, był nazwany dniem świętym, czyli oddzielonym od dni powszednich, od wszystkich innych dni. Był oddzielony, czyli poświęcony dla Boga, ale też był oddany człowiekowi, aby człowiek mógł odpocząć, ale też budować swoją więź rodzinną, relacje rodzinne i relacje z Bogiem. To jest taki obraz tego, o co chodzi w tym odpocznieniu, do którego Bóg nas chce wprowadzić, który Bóg ma dla nas, ludzi. Aby cały mój człowiek, mój duch, dusza i ciało mógł znaleźć odpocznienie, które jest od Boga i które daje Bóg. Sabat należał do Starego Przymierza. Sabat nie został, nie człowiek został stworzony dla sabatu. Sabat został dany dla człowieka, aby człowiek mógł się cieszyć z tego szczególnego dnia. Jak czytamy Stare Przymierze, złamanie sabatu było karane śmiercią. To był tak ważny dzień, że w tym dniu człowiek miał koncentrować się na Bogu, na swojej rodzinie, na odpoczynku. Temu był poświęcony ten dzień.
A więc sabat jest pierwszym obrazem tutaj, o którym mówi autor, obrazem odpocznienia, jakie Boże dziecko w Nowym Przymierzu powinno i ma odnaleźć i znajduje w Jezusie Chrystusie. To jest miejsce odpocznienia. Inaczej mówiąc, Chrystus dzisiaj w Nowym Przymierzu jest Twoim i moim sabatem. I nie chodzi tutaj o dzień, bo niektórzy jakby chcą wracać do Starego Przymierza i mówią o dniu, ale prawdziwym odpocznieniem dla człowieka zbawionego jest sam Chrystus. Bycie w Nim. To jest nasz sabat, nasze odpocznienie. Bo cóż mi z tego, że będę przestrzegał jakieś święta, jakiś dzień? Cóż mi z tego, że będę jedne pokarmy jadł, a innych nie będę jadł? Nic mi to nie pomoże, jeśli ty i ja nie odnaleźliśmy odpocznienia, które darowane jest w osobie Jezusa Chrystusa. A więc autor mówi tutaj, że Bóg jakby przygotowywał ludzkość na to odpocznienie, które pochodzi od Niego. A więc sabat jest jednym z pierwszych obrazów. Drugim, o którym tutaj autor mówi tak, a na tym miejscu znowu, kiedy już mówi o tym siódmym dniu, nie wejdą do odpocznienia mego, skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którzy najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Przeto znowu wyznacza pewien dzień. Drugim obrazem jest ziemia obiecana. Pod koniec trzeciego rozdziału i na początku czwartego czytamy tak. Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Ziemia obiecana była miejscem przeznaczonym dla Izraela, miejscem Bożego odpocznienia w Starym Przymierzu, w tym czasie, kiedy Bóg postanowił Izrael wyprowadzić z Egiptu. Celem Boga było nie tylko wyprowadzić Izraela, celem Boga było doprowadzić ich do ich ziemi przeznaczenia, ziemi obietnicy, ziemi, którą Bóg nazwał miejscem odpocznienia dla swojego ludu. Moi drodzy, kiedy czytam Biblię i czytamy o tym, jak Izraelici wędrowali po pustyni, nie mamy wyobrażenia, z czym oni się tam spotykali. Z tym gorącem, z piaskiem, z tą niewygodą, jaka temu wszystkiemu towarzyszyła. A więc nie jest nigdy Bożym celem wyprowadzić nas i zostawić nas gdzieś w drodze do miejsca odpocznienia. Bóg prowadzi swój lud, ciebie i mnie, do miejsca, w którym będziemy mogli w końcu po podróżach, wędrówkach odpocząć. Kiedy Bóg ich prowadził, to Bóg zawsze był z nimi. Nie zostawił ich na pustyni, a później, kiedy wprowadził ich do miejsca odpocznienia, do ziemi obiecanej, Bóg tam także był z nimi. To jest ciekawe, ale święty, wielki, potężny Bóg postanowił nie tylko wybrać sobie lud, ale zamieszkać pośród swojego ludu, uczynić mieszkanie pośród swojego ludu. Kiedy Izraelici znaleźli się na pustyni, pamiętacie, Bóg dał wizję Mojżeszowi i pokazał mu, jak ma być zbudowany przybytek. I ten przybytek był już zbudowany na pustyni. Przybytek, który był miejscem przebywania obecności Boga, miejscem zamieszkania Boga. Przecież niebiosa niebios nie mogą Boga ogarnąć. A jednak Bóg postanowił być w takiej podróży, w takiej wędrówce, w takim pielgrzymstwie razem ze swoim ludem i Bóg tam był. To jest dla nas pocieszające, drodzy, że kiedy ty i ja idziemy, pielgrzymujemy do tego miejsca ostatecznego przeznaczenia, wiemy jedno, Bóg jest z nami. On mieszka w nas i mieszka pośród nas. Nie jestem zostawiony sam, tak jak Izraelici nie byli zostawieni na pustyni, ale Bóg postanowił zamieszkać. Był tam pośród nich. Ta droga do miejsca Bożego odpocznienia
jest nam wyraźnie pokazana w Starym Przymierzu i ona pokazuje wyraźnie na to, co wydarzyło się i wydarza w Nowym Przymierzu przez Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, Bóg postanowił wybrać ten naród, wybrać Izrael, aby był Jego szczególnym narodem. To wybranie pociągnęło za sobą, że Bóg wezwał ich do siebie. Pamiętajmy, że zawsze to Boże zbawienie, Boże dzieło zbawienie zaczyna się nie od człowieka, ale od Boga. To Bóg powołuje, to Bóg wybiera, to Bóg wzywa człowieka. Oczywiście twoją odpowiedzialnością jest odpowiedzieć na to powołanie i na to wybranie. W każdym razie Bóg ich wybrał i Bóg ich powołuje. I Bóg wybawia ich z mocy Egiptu. On ich wyprowadza swoją potężną prawicą i mocą. Ten obraz jest dla mnie zawsze, kiedy o nim myślę, niesamowity, bo przecież Bóg musiał rozprawić się z armią i z całym Egiptem, z ich potęgami, z ich potęgą i z ich bóstwami. I z tym wszystkim Bóg rozprawia się po to, aby wyprowadzić swój lud. Jak jest Słowo Boże mówi, podniesioną ręką Pan ich wyprowadził z Egiptu. Armia egipska, bogowie egipscy nie byli w stanie nic zrobić. Oto znowu mamy ten obraz, że by wejść do Bożego odpocznienia, ty i ja, potrzebujemy doświadczyć Bożego wybawienia od nieprzyjaciela, od jego mocy, od jego siły. A takim był Egipt. I takim były te duchowe moce, zwierzchności, które kontrolowały Egipt i ten naród. Ale Bóg postanowił ich wyprowadzić. To wyprowadzenie jest szczególne, bo rozpoczyna się od przelania krwi, ofiary, baranka paschalnego. Wiecie, żeby znaleźć się w Bożym odpocznieniu, coś musi się zacząć wydarzać w twoim i w moim życiu. I tak było w życiu Izraela. Zanim weszli do ziemi obiecanej, któż mógł ich wyprowadzić spod władzy tak potężnego państwa, jakim był Egipt? Ale kiedy Bóg wkracza, żadna siła ziemska, żadne moce duchowe nie są w stanie Boga zatrzymać. On ma moc wyprowadzić każdego z tej niewoli duchowej, fizycznej, jakakolwiek by to była. Ale dokonuje się to przez krew baranka. My, moi drodzy, od razu mamy to właściwe skojarzenie, że to pokazuje nam na tego nowotestamentowego baranka Bożego, którym jest Jezus Chrystus i przelana Jego święta krew na krzyżu. Przez ta przelana krew baranka paschalnego, którym każdy Izraelita musiał posmarować odrzwia i nadproża swojego domu, ona sprawiła, że Izraelici, kiedy Bóg zaczął dokonywać sądu nad Egiptem, byli bezpieczni, byli ochronieni od gniewu, od sądu Bożego. Wszędzie indziej był krzyk, była rozpacz, była śmierć, ale lud Boży, który znalazł się pod osłoną krwi, był zachowany. Kluczowa była wiara, drodzy. Co z tego, gdyby Bóg powiedział tak, zabijecie baranka, pomażecie krwią odrzwia. Co z tego byłoby dla nich, gdyby oni nie uchwycili tego słowa z wiarą? Wiara zawsze działa poprzez uczynki. Wiara objawia się, manifestuje poprzez to, co zaczyna myśleć, mówić i czynić i działać. Inaczej to jest pusta wiara. Jeżeli mówisz, ja wierzę, ale nic nie robisz z tym, co Bóg powiedział do twojego życia. Wielu ludzi mówi, że wierzą. Wielu ludzi mówi, że wierzą w Boga, ale nigdy nie uchwycili tego, co Bóg powiedział i nie połączyli wiary z posłuszeństwem. Dlaczego nie weszli do ziemi obiecanej w końcu? Gdyż wiara nie była zamanifestowana przez ich posłuszeństwo Bogu. Tak więc mówić, że wierzę, to jeszcze jest za mało. Nawet diabeł, Jakub pisze, nawet diabeł ma wiarę i drży na myśl o tym, co go czeka, ale dlatego, że nie przekłada się to na upamiętanie, na zmianę, nic mu to nie pomoże. Ale baranek musiał być zabity.
Ci, którzy mieli wiarę, dokonali tego i położyli ufność w tym słowie. Dalej Bóg daje im zakon na górze Synaj. To jest 50 dni po tym, jak zostali wyprowadzeni z Egiptu, jest Synaj i przekazanie zakonu jest wyraźnym nawiązaniem do pięćdziesiątnicy, do wylania Ducha Świętego. A później oni szli po pustyni. Mieli niemal namacalne prowadzenie Boga. Bóg uczył ich zaufania i wiary. Wielkie wyzwania stawały przed nimi. Wyzwania, gdzie Bóg oczekiwał, że będą, nauczą się Bogu ufać w każdej sytuacji. Słuchajcie, jeżeli mamy rodziny, mamy dzieci i jesteśmy gdzieś w drodze i wszyscy, że tak powiem, już nie mogą, bo są pragnący i nie ma wody, a takie sytuacje oni doświadczali. Albo nie ma, kończy się żywność i nie ma co jeść. Wtedy oni mieli okazać wiarę i zaufanie. Bo ten, który ich wyprowadził z Egiptu, z mocy Faraona, który jest symbolem sił przeciwnika, diabła, ten, który ich wyprowadził, przecież nie wyprowadził ich na pustynię, aby teraz oni tam poginęli. Bóg miał cel doprowadzić ich do ziemi, w której odpoczną po swojej wędrówce, gdzie będą mieli obfitość wody, obfitość jedzenia, gdzie będą błogosławieni. Taki był Boży cel. Moi drodzy, pamiętajmy, że nasze czyny tworzą charakter. Inaczej, nasze czyny pierwsze tworzą nawyki, a nasze nawyki tworzą nasz charakter. Jeżeli ja jestem niedbały w jakichś małych rzeczach, to ja umacniam, mam nawyki, aby być niedbały i w ten sposób mój charakter kształtuję. Dlatego ważne jest, i Słowo Boże mówi, kto jest wierny w małym, Pan Bóg powierzy mu większe rzeczy, ale muszę pierwsze być, okazać się wierny w małym. Oto Izraelici przez ten okres na pustyni, oni budowali taki charakter, ale który nie mógł się Bogu podobać i w końcu jakby ten sam charakter, w którym się objawiało ciągłe narzekanie, ciągłe niezadowolenie, nieposłuszeństwo, bunt i tak dalej, doprowadziło ich do momentu, że kiedy mieli wejść i posiąść miejsce odpocznienia, oni to, co robili na pustyni, zrobili w tym newralgicznym momencie i nie weszli do miejsca przeznaczenia, nie weszli do miejsca odpocznienia, do miejsca, które Bóg z radością chciał im dać, aby zakosztowali całego błogosławieństwa tej ziemi Kanaanu, który Bóg dla nich daje. Ale nie tylko tego, bo przecież pamiętamy później, Bóg postanowił, aby tam już nie tylko przybytek, ale żeby było stałe miejsce, świątynia, aby Bóg zamieszkał Jego chwała pośród ludu Bożego. Popatrzcie, ty i ja zostaliśmy wyprowadzeni z grzechu, wyprowadzeni z ciemności, wyprowadzeni i jesteśmy prowadzeni do miejsca naszego przeznaczenia, do odpocznienia. Ale mówię, tak jak sabat, tak Kanaan, który był wspaniałym miejscem, jest tylko obrazem odpocznienia, które Bóg ma dla swojego ludu, dla człowieka, którego Bóg pragnie zbawić. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A więc ta ziemia obiecana była miejscem odpocznienia dla Izraela po wędrówce po pustyni. Była zapowiedzią czegoś dużo większego, co Bóg dzisiaj ma dla nas w Nowym Przymierzu. Bóg wyznacza dzień dzisiaj. To jest takie ciekawe, że jeżeli ten dzień jest dzisiaj, to nie myślę o wczoraj, nie myślę o jutrze, to jest teraz. Teraz darowany jest miejsce odpocznienia i czas odpocznienia dla każdego, który okaże wiarę, który jest gotowy wyjść, zostawić stare życie, który jest gotowy
pójść za Bogiem. Sabat, Kanaan były tylko zapowiedzią. Bóg wyznaczył dzień odpocznienia w Bogu, który nazywa dzisiaj. I gdybym miał zdefiniować, czy jest to odpocznienie, o którym autor listu do Hebrajczyków mówi, jeśli w nim nie będziecie, to znaczy, że nie osiągniecie, rozminiecie się ze swoim zbawieniem. Inaczej mówiąc, możemy powiedzieć jasno i wyraźnie, że autor ma na myśli, Słowo Boże ma na myśli, że tym miejscem odpocznienia, to miejsce odpocznienia jest w Jezusie Chrystusie. On jest tym odpocznieniem. Więcej, to odpocznienie to jest moje i twoje zbawienie, jakie mam w Jezusie Chrystusie. A więc jeżeli Chrystus jest, stał się przez wiarę twoim Zbawicielem, to bracie i siostro, po prostu odpocznij w Nim. Odpocznij w Jego dziele zbawienia. Nie musisz się już szamotać. Nie musisz biegać i zastanawiać się, jestem zbawiony czy nie. Czy to wystarczy czy nie. Czy Jezus wystarczy czy nie. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi tak. Mam jedno pragnienie. Mam jedno pragnienie. Być znaleziony w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. Ale tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. To jest odpocznienie dla Bożego dziecka, przygotowane od Boga. Moi drodzy, inaczej mówiąc też, jest to odpocznienie od moich własnych prób, wysiłków, zbawienia samego siebie. Drodzy, ileż razy człowiek próbuje zmienić i poprawić swoje życie? Ileż razy próbujemy, wiecie, nawet będąc już Bożymi dziećmi, jakby próbujemy kupić sobie zbawienie. Czy myślimy, że jeśli coś więcej zrobimy, to uzyskamy zbawienie? Nie, ono już jest. Ono już jest twoim i moim udziałem przez ofiarę Jezusa Chrystusa złożoną na krzyżu, przez przelaną Jego świętą krew. Ta krew nas chroni bardziej niż krew baranka paschalnego w Egipcie. Ta krew bardziej przemawia niż krew Abla i mówi w obronie twojej i mojej przed Bogiem. A więc wejdźmy, bądźmy, trwajmy w tym odpocznieniu, w zbawieniu, które tobie i mnie darowane jest w Jezusie Chrystusie. Iluż ludzi potyka się o to. Chcą się zbawić. Mówią, jeśli będę robił to i tamto, przestrzegał takich dni albo takich, albo nie będę jadł, albo będę ograniczał się w tym i w tym. Oni chcą się sami zbawić przez swoje własne dzieła i uczynki. Ale tak naprawdę dostają się w pułapkę, w niewolę i trzymani są w niewoli swoich własnych grzechów. Odpocznienie. To jest znalezienie się w Nim. Odpocznienie to jest przyjęcie, odebranie tego zbawienia, które Bóg dokonał w Chrystusie na krzyżu. Odpocznienie to jest odpocznienie od winy. Już nie jestem winny. To jest odpocznienie od grzechu. Jestem wolny od grzechu i grzech już nie będzie nade mną panował. To jest odpocznienie od potępienia. Jestem wolny. Cudowne miejsce. I Słowo Boże, a między innymi apostoł Paweł mówi, abyśmy byli w tym odpocznieniu, abyśmy zatroszczyli się o to, aby nie utracić tego odpocznienia. Do tego Bożego odpocznienia człowiek może wejść tylko w jeden sposób. Przez prostą, dziecięcą wiarę, zaufanie Chrystusowi. Wystarczy szczera, głęboka modlitwa, gdzie człowiek odwraca się od swoich grzechów, wyznaje i porzuca. I jak dziecko po prostu ufa temu, co Bóg mówi w swoim słowie. Pamiętacie słowa Pana Jezusa, który powiedział, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Bożego Królestwa. Wiecie, taka dziecięca ufność, kiedy dziecko oddaje swoje życie Bogu, kiedy przychodzi do Jezusa i powierza Mu swoje życie. W minionym tygodniu rozmawiałem jedną z młodych osób z naszego zboru.
Tak miałem na sercu, żeby ją zapytać, czy ty oddałaś swoje życie Jezusowi? A ona patrzy tak na mnie i mówi, tak, tak. Wiecie, byłem gotów, jeżeli by powiedziała nie, byłem gotów z nią rozmawiać i zaprosić ją, zachęcić, żeby oddała swoje życie Chrystusowi. Ale moje serce uradowało się i wracałem wtedy z ogromną radością, kiedy usłyszałem tak. Ja mówię, no dobrze, w niedzielę rozmawiałem z twoim tatą, on nic nie wie. Ona mówi, ja to zrobiłam w swoim domu. Kiedy zmagałam się, miała 12 lat, kiedy zmagałam się z poczuciem winy i grzechu w moim życiu. I wtedy prosiłam Jezusa, aby mi przebaczył, aby mnie oczyścił, aby przyszedł do mojego serca. Jeśli się nie staniesz jak dziecko, widzisz, Boże odpocznienie ciągle jeszcze jest dzisiaj, drodzy. Nie jutro, jest dzisiaj. Teraz jest czas, abyś mógł wejść do tego Bożego odpocznienia, do Bożego zbawienia, które dane jest w Chrystusie Jezusie. Ja ją pytam, i masz pewność przebaczonych grzechów i pewność zbawienia? Ona mówi tak. Powiem wam, że wracałem do domu wtedy jak na skrzydłach, z wielką radością w sercu. Ile trzeba mieć lat, żeby przyjść do Jezusa? Ile trzeba mieć lat, żeby wejść do Bożego odpocznienia, do zbawienia, które daje Jezus Chrystus, drodzy? Bóg nie ma względu na osobę i na wiek, ale On widzi pragnące, szczere serce i mówi do nas dorosłych, jeśli nie staniesz się jak to dziecko, które w prosty sposób, tak bezpośrednio ufa temu, co Bóg mówi w swoim słowie, nie wejdziesz do Bożego Królestwa. Jako dorośli już zaczynamy kombinować. Zaczynamy myśleć, to nie może być tak proste, ale Ewangelia jest prosta. I zbawienie Boże, chociaż kosztowało Boga najwyższą cenę dla ciebie i dla mnie, jest proste w tym znaczeniu, że Bóg oczekuje na szczerość, na porzucenie grzechu, odwrócenie się od Niego i zaufanie, że Jego ofiara na krzyżu, przelana krew, całkowicie oczyszcza, uwalnia nas od grzechu, od śmierci, od winy i jedna nas z Bogiem Ojcem. Kiedy jesteś Bożym dzieckiem, tu apostoł, tu autor tego listu mówi, starajcie się usilnie wejść, bo tamci w pewnym momencie, kiedy stanęli i mieli wejść, przez nieposłuszeństwo nie weszli. Ja myślę, że to także jest obrazem. I wszyscy mamy tą świadomość, że ziemia obiecana jest też obrazem tego wiecznego odpocznienia, do którego zmierzamy jako już Boże dzieci, będąc w odpocznieniu. Zmierzamy do wiecznego odpocznienia, do samego nieba. I popatrzcie, drodzy, bo jak Bóg jest konsekwentny, Jego pragnieniem było, aby zamieszkać pośród swego ludu. I dla Boga nie było problemu, żeby on wędrował z Izraelem po pustyni, mówiąc tak obrazowo, bo tak to było. Przecież jego chwała stąpiła tam na ten przybytek w postaci ognia, obłoku. On tam był. A później dla Boga nie było problemów, aby wybrać sobie miejsce i świątynię i chwała Boża, dopóki byli posłuszni Bogu, tam była. Ale to najlepsze ciągle jest przed nami. Przecież Nowy Jeruzalem jest niczym innym jak miejscem przygotowanym od Boga dla oblubienicy, dla nas, aby Bóg mieszkał z nami na wieki, a my z Nim. Boże odpocznienie. Dlatego zrób wszystko, żeby się tam znaleźć teraz, dzisiaj, abyś mógł wejść w miejsce już wieczności, kiedy Jezus przyjdzie.
Dziś, gdy Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Dopóki obietnica o wejściu do odpocznienia ciągle jest aktualna, nie zwlekaj. Ale przyjdź do Jezusa, oddaj Mu swoje życie, pojednaj się z Nim. Drodzy, niebo i ziemia przeminie. Wszystko tutaj przeminie. Wszystko zostanie zwinięte jak szata, ale słowa Pana trwają na wieki. Jego obietnice są wieczne. Jego odpocznienie jest wieczne. Biblia mówi, że będziemy jak aniołowie w niebie, na wieki z Panem. A Nowa Jerozolima będzie miejscem wiecznego odpocznienia w Bożej obecności. Ale nikt tam nie wejdzie, jeśli teraz, tutaj, na tej ziemi, w ciągu naszego życia, nie weszliśmy przez wiarę w Jezusa do Bożego odpocznienia. Kończąc, kiedy już jestem tam, Słowo Boże nam mówi, wy zróbcie wszystko. Drugi list Piotra, dołóżcie wszelkich starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc nie tylko wszedłem do tego odpocznienia, które jest w Chrystusie. Grzechy moje są mi przebaczone. Ale też mam się starać, aby umocnić się w tym miejscu, aby moje powołanie i wybranie umocnić, aby moja wiara, jak mówi drugi list Piotra, była ciągle uzupełniona przez te właściwe cnoty i przymioty, które Bóg chce widzieć w twoim i w moim życiu. Bo wtedy, kiedy On przyjdzie, mogę być pewny, że będę miał szeroko otwarte wejście. Nie będę musiał drżeć i bać się, że coś jest nie tak. A jeśli nie jesteś w tym odpocznieniu, a możesz tam wejść przez wiarę, będąc posłuszny Słowu Bożemu. Jak powiedziałem, wiara bez posłuszeństwa, bez właściwego działania w oparciu o Słowo Boże nie jest wiarą. Jest czymś pustym, nieważnym, niewystarczającym. Wiara żywa w Boga zawsze dokonuje dzieł, uczynków wiary. I manifestuje się posłuszeństwem wobec Boga i Jego słowa. Dzisiaj jest ten dzień. Bóg wyznaczył. Możesz dzisiaj przyjść do Chrystusa. Bez względu na wiek. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś. Nie musisz nic poprawiać, po prostu przyjść i zaufać, że to On oczyści, obmyje ciebie z wszelkiego grzechu i przyjmie do swojego królestwa. Ale musisz przyjść, musisz mieć wiarę, musisz wezwać Jego imienia, otworzyć swoje serce, aby Boże odpocznienie, Boże zbawienie było twoim udziałem. Drodzy, chcemy Bogu dziękować, że możemy znajdować się w Jego odpocznieniu. Ale też nie zapominajmy, że my ciągle czekamy na to najważniejsze, że to w pełni odpocznienie już na wieki, które będzie nieporuszone, bo nie będzie tam śmierci. Nie będzie tam już diabła i jego pokus. Nie będzie świata i jego pokus. Nie będziemy mieli problemów z naszym ciałem, cielesnością. Już w całej pełni doznamy odpocznienia tam na wieki z Panem. Ale to wszystko rozpoczyna się tutaj. Pochylmy nasze głowy. Chcemy przez chwilę się modlić. Ja wiem, że uporczywie, wielokrotnie, świadomie, celowo zgłoszę i zwiastuję i daję możliwość. Z jednej strony chcę zachęcić nas, wierzących, abyśmy umacniali się w tym zbawieniu, które mamy. Ale też chcę wezwać tych i zachęcić tych, którzy do tej pory jeszcze nie weszli do tego miejsca Bożego odkupienia, Bożego zbawienia w Jezusie Chrystusie. To może być dzisiaj ten dzień. Bóg wyznaczył dzisiaj dzień odpocznienia. Jeśli tylko tego pragniesz, jeśli jesteś świadom, że nie jesteś na Bożej drodze, nie jesteś pojednany z Bogiem, zapraszam Cię w imieniu Jezusa. To musi być szczere, z głębi serca,
z tego, że chcesz być pojednany z Bogiem i chcesz, żeby Jezus był obecny w twoim życiu jako twój Pan i Zbawiciel. Inaczej to nie ma i tak sensu. Ale jeżeli tak jest, jeżeli może dzisiaj ktoś jest, który chce otworzyć swoje serce dla Jezusa i chce powiedzieć: Panie Jezu, zbaw moje życie, oczyść mnie i przyjdź do mojego serca jako mój Pan i Zbawiciel. Jeżeli ktoś taki jest, możesz podnieść swoją rękę i opuścić, dając znak: tak, ja chcę wejść do tego odpocznienia, dopóki jeszcze jest dzisiaj, dopóki jeszcze jest czas, chcę wejść do tego odpocznienia. Czy ktoś taki jest? Bez względu na to, ile masz lat, Bóg wzywa ciebie, abyś wszedł i zajął tą ziemię Jego zbawienia, Jego odkupienia. Halleluja, Jezus. Halleluja. Będziemy się modlić. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś obecny pośród swego ludu. Dziękujemy Ci, że dałeś nam największe zbawienie. Dałeś nam wielkie zbawienie, jak mówi Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci, że poprzez zaufanie Chrystusowi, Panie, mogliśmy doświadczyć przebaczenia naszych grzechów, Twojego zbawienia. Dziękujemy Ci za to, Panie. I też modlę się, abyś przemawiał z całą mocą i wyrazistością w Twojej miłości, Panie, do tych, którzy jeszcze ciągle gdzieś są na obrzeżach, którzy nie podjęli decyzji. Panie, dziękuję Ci, że Ty dajesz łaskę i czas i cierpliwie czekasz, że jeszcze nie przyszedłeś, bo czekasz, aby jeszcze ludzie byli uratowani i zbawieni. Bądź Tobie chwała. Amen.